Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Mówiliśmy od samego początku, że to naprawdę bardzo trudny budżet. Przypomnę, że nowelizowaliśmy założenia do tego budżetu, biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację w naszym otoczeniu. Ten budżet tworzymy w warunkach niepewności, które no, trudno porównać do jakichkolwiek innych okresów. Takiej niepewności jeszcze nie funkcjonowaliśmy i nie działaliśmy. Ta niepewność i źródła tej niepewności to jest Unia Europejska i chociażby budżet Unii Europejskiej, prace nad tym budżetem. Jak wiemy, jesteśmy bliscy ich zakończenia i to w pozytywnym wymiarze dla naszego kraju. To jest kwestia stabilności także strefy euro. Przypomnę, że jeszcze w grudniu Grecja była rzeczywiście zagrożona wystąpieniem strefy, czy było zagrożenie wystąpienia Grecji ze strefy euro. Hiszpania, system bankowy, który także był bardzo poważnie zagrożony. To są niepewności, które w jakiejś mierze zostały już dzisiaj ograniczone. Do tego spowolnienie gospodarcze, bardzo istotna, a nawet recesja w strefie euro, także wśród naszych najważniejszych partnerów handlowych, Niemcy, i pozytywne sygnały z wczoraj, tak? Coraz lepsza sytuacja, lepsze nastroje także inwestorów, jeśli chodzi o gospodarkę niemiecką. To wszystko no, pozytywnie powinno nas jednak nastrajać, jeśli chodzi o realizację naszego budżetu. Nie ukrywamy także, że liczymy na wsparcie Rady Polityki Pieniężnej. Polityka stóp procentowych naszym zdaniem powinna wspomóc rozwój gospodarczy, a wobec tego także realizację tego budżetu. I jesteśmy przekonani o tym, że ta polityka stóp procentowych w najbliższym czasie ulegnie zmianie, uwzględni fakty, no, które są ewidentne. Stopy procentowe realne w Polsce są dzisiaj najwyższe w Europie. No i w tym kontekście naprawdę nie rozumiem wystąpień większości państwa z opozycji. Nie rozumiem głosów, że to fikcja, że to budżet nierzetelny. To tak naprawdę brak odpowiedzialności za państwo. Brak odpowiedzialności jeszcze poparty przekłamywaniem tak naprawdę danych albo ich fałszywą interpretacją, niepełną, nieuczciwą w zamiarze. To chociażby 10% spadek produkcji przemysłowej. Rzeczywiście, ale jeśli uwzględnimy wyrównanie sezonowe, no to jest to 5,1%. Jeśli uwzględnimy spadek miesiąc do miesiąca, to 1,9% zaledwie. To nas niepokoi, ale prawda jest też taka, że mówiliśmy o tym od samego początku. Mówiliśmy, że w założeniach budżetowych uwzględniamy taki scenariusz, że końcówka tego roku, pierwsze dwa kwartały to jest okres spowolnienia. Odbicie, na które liczymy, nastąpi w drugiej połowie roku. I biorąc pod uwagę te kwestie, o których już mówiłem, możemy uznawać, że realność tego budżetu jest coraz większa, zasta, a nie jest mniejsza wbrew temu, co państwo mówicie. Z tego potrzeba nowelizacji, moim zdaniem przynajmniej, odsuwa się w tej chwili w czasie i nie wykluczamy, że nie będzie ona tak naprawdę w ogóle potrzebna. Ale monitorujemy sytuację i jeśli będzie taka potrzeba, to rzeczywiście to będziemy robić. Kolejne przekłamanie to także relacja dług publiczny PKB. Znowu straszycie państwo Polaków, że bliscy jesteśmy przekroczenia progu ostrożnościowego kolejnego. To nieprawda. Spada ta relacja dług publiczny do PKB i daleka jest od tego ostrożnościowego progu. Wzrost, jeśli chodzi o ZUS 6-miliardowy, który tu państwo akceptujecie, ale jednocześnie poddajecie krytyce, no nie uwzględniacie tego, że w gruncie rzeczy to jest wynik tego, że hołdujemy naprawdę zasadzie, którą tu państwo przytaczacie, quid fit agis prudenter, agas et res quid et finem,
Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i oglądaj się na wynik. To naprawdę ma służyć zabezpieczeniu nie tylko ZUS-u, ale w jakiejś mierze także budżetu państwa. I dlatego to jest gwarancja, a nie tak naprawdę dotacja, bo w sytuacji, kiedy kondycja budżetu byłaby nie najlepsza, to możemy ograniczyć dotację w zamian, zamienić ją po prostu pożyczką w ZUS-ie. To jest jakiś bezpiecznik, który w ten budżet także wpisujemy, ale dzięki temu też polscy emeryci mogą się czuć bezpieczni. Dla nas ich bezpieczeństwo ma tutaj kluczowe znaczenie. Nie straszcie wobec tego polskich emerytów tym, że ich emerytury, wypłaty dla nich są zagrożone. Kolejne przekłamania to jest Fundusz Rezerwy Demograficznej. On tak naprawdę rośnie, 14 miliardów w ciągu ostatnich 5 lat. Było zaledwie parę miliardów, jest 14 miliardów i ten fundusz jest coraz większy. Pożytkowaliśmy część środków, część tych środków, ale przy zgodzie Izby na zamierzenia, które realizowaliśmy i były tak naprawdę konieczne. Jeśli chodzi o spadek VAT-u, to też przekłamanie. No, mieliśmy okresowy spadek tego VAT-u w czasie pierwszej fazy kryzysu w roku 2009. Realizacja VAT-u w roku 2009 była niższa niż w roku 2008. Mamy w tej chwili w jakiejś mierze powtórkę tej sytuacji, z którą się także trzeba było się liczyć. Jeśli chodzi o posła Zbrzydnego, no to naprawdę jego wypowiedzi nie rozumiem, już nie chcę być złośliwy, bo to, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich miesięcy, to przy uwadze takiej, że pan minister nie rozumie, co to jest 1% PKB, no to ja mogę powiedzieć, że mu się wymiary pomyliły na przestrzeni czasu. Czas i przestrzeń to jednak dwa różne wymiary, można powiedzieć, wobec tego na długości, szerokości. Ja na tej szerokości ani długości niczego nadzwyczajnego nie zauważyłem, co skłaniać nas powinno do natychmiastowej nowelizacji, o którą tak naprawdę pan poseł Zbrzyzny nawoływał. Nie mogę także się zgodzić z tym, że środki Funduszu Pracy powinny być utylizowane i wydawane bez żadnej kontroli i bez przygotowywania. Ja mówił na przestrzeni czasu wyraźnie, natomiast wracam do tego, co mówił, jeśli chodzi o środki Funduszu Pracy. Nie zauważył też tego, że tych środków w tym roku jest więcej, o 1 200 000 000 niż było w roku ubiegłym. I mówimy też od paru lat, że nie zgadzamy się na utylizowanie tych pieniędzy, że to są pieniądze na aktywne formy, ale formy skuteczne i efektywne. I na te formy przeciwdziałania bezrobociu pieniędzy nie brakuje i nie zabraknie. Mamy także inną opinię wobec tego, jeśli chodzi o oddziaływanie programu Inwestycje Polskie na inwestycje rozwojowe, na rozwój gospodarczy. Zakładamy, że to jest jednak bardzo istotny program, który odniesie skutek w formule ożywienia gospodarczego i przyczyni się do tego, abyśmy mogli wrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu, bo to tak naprawdę długofalowy cel tego rządu, który mamy nadzieję zrealizować. Na szczegółowe pytania odpowie pani minister Anna Majszczyk. Dziękuję bardzo.